Dawno nie było nic o moim kolektorze słonecznym do grzania wody. Teraz tak. Awarie. No wiadomo, szyba, ale to jak jest remont i się wyrzuca pustaki przez okno i jak ci spadnie pustak na szybę, no to niestety podczas remontu takie rzeczy się dzieją. Normalnie grat, nie grat, szybą się nic nie dzieje, już no zaraz wam pokażę sztuczkę. Przejdźmy tutaj dalej troszkę. O, widzicie? Po tych szybach sobie można normalnie chodzić. One są wytrzymałe, ale zobaczcie na to. Takie mamy tutaj awarie. O, o, ciepła woda, gorąca. O, parzy. Parzy, parzy, a jeszcze nie ma chyba 11. No i widzicie, rurka. Rozwarstwiła się nam rureczka i trzeba by ją po prostu wymienić na nową. Co zaraz prawdopodobnie zrobię. No i właśnie takie awarie. Nie wytrzymuje to warunków atmosferycznych, pęka, co jeszcze? Te złączki potrafią popękać. Jezu, jaka ta woda jest gorąca, no szkoda jej, szkoda. Wiecie co, wezmę to, zatkam. Może się uda bez spuszczania jakoś to szybko zrobić, bo to taka ciepła woda, to wiecie. To nie jest wszystko odporne na UV, ma to już swoje lata. No i co chwilę takie awarie właśnie są. Fajnie grzeje. Całe lato, zarąbiście, no ale ojojoj, ciepło, ale tu musiałem pouszczelniać, bo się porozszczelniały, jak widać to jest uszczelnienie, to białe, tutaj to jest uszczelnienie, to jest taśma klejąca włożona po prostu, no i to już uszczelnia, ale co chwilę te złączki, to jest Iryga, podobno polska firma, one nie są odporne na UV, takich nie kupujcie. Pomysł ogólnie fajny, od strony technicznej działa to, sprawdza się, grzeje woda. Jest teraz 22 wrzesień i woda byłaby cieplutka, gdyby to działało, nie, więc to muszę naprawić. No szkoda, szkoda pompę ciepła włączać, gdy o tutaj za grosze dosłownie mamy instalację, tak, fajną. Co jeszcze? Oj. No nie wiem, co tam jeszcze dodać. No trzeba by to zrobić na troszkę innych materiałach, bo cała koncepcja, jak mówię, no naprawdę fajnie sprawdza się koncepcja, tylko no te materiały, których użyłem, to są złączki, które idą do ziemi. One w sumie nie potrzebują mieć odporności na UV. Tutaj są na dachu 24 na dobę, któryś tam rok z kolei po paru latach niestety zaczynają kruszeć i pękać. No więc tak to właśnie. Ja! Tak to właśnie.